Cześć, ja jestem Aleksandra, a to jest Slow Polish. Jeśli uczycie się polskiego już od jakiegoś czasu, to na pewno słyszeliście o aspekcie i może myślicie, że jest bardzo trudny. Po dzisiejszym filmie będziecie ekspertami. Od aspektu. Ale zanim zaczniemy, nie zapomnijcie zasubskrybować Slow Polish, żeby nie przegapić następnych filmów. W językach słowiańskich istnieje kategoria aspektu. To jest bardzo charakterystyczne dla tej grupy języków. W innych językach też ta kategoria występuje, na przykład w języku greckim którego się uczę? Może być aspekt niedokonany, czyli imperfektywny, i może być aspekt dokonany, czyli perfektywny. I to koniec terminów gramatycznych. Teraz przykłady. Robię pracę domową. Robiłam pracę domową przez godzinę. Robiłam pracę domową codziennie. Zrobiłam pracę domową wczoraj wieczorem. Będę robiła pracę domową dzisiaj wieczorem. Zrobię pracę domową dzisiaj wieczorem. Robię pracę domową, to jest teraz, w tym momencie. Robiłam pracę domową przez godzinę. To jest przeszłość, ale mamy proces w czasie, przez godzinę. Robiłam pracę domową codziennie. Też przeszłość, ale akcja powtarza się. To jest rutyna. Będę robiła pracę domową dzisiaj wieczorem. To jest przyszłość. Koncentrujemy się na procesie w czasie, a nie na rezultacie. Jaki to jest aspekt? To jest aspekt niedokonany. Aspekt niedokonany funkcjonuje we wszystkich czasach. W czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym. Czas przeszły niedokonany od robić to ja robiłem, robiłam, ty robiłeś, robiłaś i tak Jeśli masz ochotę powtórzyć czas przeszły, Niedokonany, to zapraszam do oglądania mojego starego filmu. Link znajduje się pod filmem. Też możesz kliknąć w prawy, górny róg ekranu. Aspekt niedokonany to na przykład rutyna. Gotowaliśmy obiad codziennie. Przez cały rok będę wstawała o ósmej. To też proces w czasie. Gotowaliśmy obiad przez godzinę. Będę odpowiadała na e-maile przez całe popołudnie. Też akcje równoczesne. Gotowałem obiad i robiłem pracę domową. Będę myła zęby i słuchała radia. Tutaj nie ma rezultatu. Koncentrujemy się na akcji i procesie. A nie na rezultacie. A teraz reszta przykładów. Zrobiłam pracę domową wczoraj wieczorem. Zrobię pracę domową dzisiaj wieczorem. Zrobiłam pracę domową wczoraj wieczorem. To jest przeszłość. Koncentrujemy się tutaj na tym, że jest koniec akcji. Rozumiemy, że praca domowa jest gotowa. Skończona. Zrobię pracę domową dzisiaj wieczorem. To jest przyszłość, ale znowu koncentrujemy się na tym, że osoba, która mówi, planuje skończyć pracę domową. Koncentruje się na rezultacie, a nie na procesie. Jaki to jest aspekt? Oczywiście, aspekt dokonany. Aspekt dokonany funkcjonuje tylko w czasie przeszłym i przyszłym. Czas teraźniejszy w języku polskim jest zawsze ciągły, czyli continuous. Aspekt dokonany to na przykład jednorazowa akcja. Wczoraj ugotowałam obiad. Dzisiaj wstanę o ósmej. Może to być. Momentalna, szybka, krótka akcja. Szybko napisałam e-mail. Nagle zadzwonił telefon. Też akcje chronologiczne. Najpierw zjem śniadanie, a potem umyję zęby. Kiedy jest rezultat? Posprzątaliśmy mieszkanie i teraz jest czyste. Zrobię zakupy i będziemy mieli co jeść. Zdałam egzamin i teraz mam dyplom profesjonalnego nauczyciela języka polskiego jako obcego. W aspekcie dokonanym koncentrujemy się na rezultacie i na tym, że jest koniec akcji. Ważną informacją jest to, że aspekt zależy od intencji. Możecie mówić będę robić pracę domową albo zrobię pracę domową. Znaczenie jest bardzo podobne, tylko koncentrujecie się na czymś innym. Albo na procesie w czasie, albo na rezultacie. Wybór należy do Was. Są słowa, które sugerują aspekt. Na przykład aspekt niedokonany. Mogą sugerować od do. Maja czytała książkę od 20 do 22. Cały miesiąc, cały dzień, przez godzinę. Cały miesiąc będę chodziła pieszo do pracy. Długo. Nasz syn długo nie dzwonił, więc martwiliśmy się. Zwykle, często. Regularnie, codziennie, zawsze będziemy regularnie trenowali na siłowni. Aspekt dokonany mogą sugerować takie słowa: w końcu, wreszcie, nareszcie, już. Nareszcie wzięli ślub. Już skończyłaś jeść? Szybko, nagle ktoś nagle zamknął drzwi. Przyjaciele szybko weszli z pokoju. Najpierw, potem. Najpierw zjem obiad, a potem pójdę na zakupy. Uwaga, słowa takie jak wczoraj, dzisiaj, jutro nie sugerują aspektu. Są też różne niekonsekwencje w używaniu aspektu, ale to nie jest temat na ten poziom i na dzisiaj. Dzisiaj koncentrujemy się na bardzo oczywistych przykładach. Kilka słów o parach aspektowych. Formy aspektu dokonanego mają trzy możliwe formy. Często jest to prefiks. Na przykład robić zrobić, czytać przeczytać. Pisać napisać. Jeść, zjeść. Często mają trochę różne formy. Na przykład pomagać, pomóc, kupować, kupić, otwierać, otworzyć, zamykać, zamknąć, a czasami są kompletnie inne. Na przykład brać, wziąć, mówić, powiedzieć. Oglądać, obejrzeć, widzieć, zobaczyć. Dobrą metodą jest uczenie się czasowników zawsze w parach, nie oddzielnie. Niektóre czasowniki nie mają aspektu dokonanego. To są na przykład mieszkać, studiować, pracować, żyć, wiedzieć, umieć, móc. Musieć, chcieć, woleć. Koniugacja czasu przeszłego dokonanego ma identyczne reguły jak koniugacja czasu przeszłego niedokonanego, dlatego ponownie polecam obejrzeć mój stary film o czasie przeszłym. Natomiast koniugacja czasu przyszłego dokonanego działa według takich samych reguł, jak koniugacja czasu teraźniejszego, czyli mamy grupy takie jak MS, n isz i l, esz Niestety forma infinitive nie zawsze sugeruje nam e, grupę koniugacji, dlatego najlepiej uczyć się pierwszych dwóch form. I wtedy możemy łatwo kontynuować. Ćwiczenie: Proszę zidentyfikować czas i aspekt. Zapraszamy Was na nasze wesele. Szukałam kluczy w całym domu. Wezmę prysznic i pójdę spać. Ania i Tomek zaprosili nas na wesele. Obejrzałeś cały nowy sezon Stranger Things? Mówiłam ci o tym sto razy, a ty dalej robisz ten sam błąd. Jutro na pewno zrobię pracę domową. To już koniec lekcji o aspekcie. Mam nadzieję, że pomogłam. Jaki to aspekt? Pomogłam. To aspekt dokonany i czas przeszły. W opisie filmu. Czekają na was ćwiczenia. Jeśli macie ochotę mnie wesprzeć, możecie zabrać mnie na kawę za pomocą serwisu Kofi. Za wszystkie kawy bardzo dziękuję. Jesteście wspaniali i pomagacie mi rozwijać kanał. Nie zapomnijcie zasubskrybować, polajkować i zostawić komentarz. Te wszystkie akcje to aspekt dokonany, bo będzie rezultat, czyli mój kanał będzie lepszy. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie. PA!